Tym razem gry MMORPG po polsku dla tych, którzy mieli ciekawsze zajęcia niż nauka języka angielskiego, na przykład nauka rosyjskiego w Lineage 2. Generalnie absolutnej topki gier MMORPG tutaj nie ma, ale kilka świetnych tytułów się znajdzie, a i pewnie zyskałem jeszcze kilka dodatkowych punktów w rankingu ze względu na lokalizację. Pamiętacie te czasy, gdy Fallout 76 był tak kiepski, że dodawali go nawet do płatków śniadaniowych? A no nieco się zmieniło i sprawdziłem to na własnej skórze, nawet dość niedawno na Twitch TV. Przede wszystkim w Fallouta 76 gra się jak w singleplayerową odsłonę i nawet dla fana MMORPG nie jest to wielka bolączka. Dlaczego? Ano takie uczucie wyobcowania rewelacyjnie buduje klimat, wręcz powoduje jego wylewanie się z monitora, a my z drżącą dłonią na myszce wchodzimy do kolejnej zniszczonej kopalni lub wesołego miasteczka. Natomiast gdy chcemy pograć w grupie, to czekają na nas wydarzenia, do których dołączymy wraz z innymi graczami i aspekt MMORPG jest jak najbardziej obecny. Do tego świetna grafika, udźwiękowienie, housing, który jest całkiem elastyczny, wciągające questy, które można, nie wiem, traktować jako daily i pełnoprawną przygodę, no i system craftingu. Tylko jest jeden problem. Z tego wciągającego świata co jakiś czas wytrącają nas irytujące bugi związane z crashowaniem gry, kiepska optymalizacja, kiepsko działający przestrzenny dźwięk, uciążliwy interfejs i dziwne zachowania przeciwników. Ale i tak polecam, bo w ostatnie 2 lata deweloperzy załatali to i owo, a i sporo nowości się pojawiło i będzie się pojawiać z tego co wiem. Gierka zapowiedziana jest na wiosnę 2021, aczkolwiek osobiście wątpię, że pojawi się już wtedy i raczej premiera zostanie jeszcze przesunięta. Natomiast wielbiciele polskich znaczków już mogą ostrzyć miecze, bo New World udało mi się przetestować i no jest na co czekać. O ile na samą premierę dzieła Amazona nie będzie pogromcą wszystkich MMORPG na rynku, o tyle z czasem może być z tego bardzo solidna produkcja, jeśli panowie z Amazona obiorą odpowiedni kierunek jej rozwoju i zachowają uczciwy system płatności. Dość taktyczny system walki, progres oparty na aktualnie używanym orężu i nastawienie na PvP dają dość unikalną mieszankę z niskim progiem wejścia, ale ze sporym potencjałem do wymasterowania. Do tego świetna oprawa audiowizualna, cierpiąca póki co na braki w optymalizacji, ale mimo wszystko dająca radę podczas walk PvP na większą skalę, no i świetnie budująca klimat i zachęcająca do dalszej eksploracji. No i na koniec wisienka, crafting. Rozbudowany, interesujący, dość powiedzieć, że każdy wykuty oręż jest unikalny. Właściwie brakuje tylko możliwości sygnowania sprzętu imieniem kowala, który go wytworzył, tak jak swego czasu było to zrobione w Ragnarok Online. O panie, ile czasu ja przy tej grze spędziłem. Jeden z nielicznych MMORPG-ów, przy którym bawiłem się rewelacyjnie bez większej ekipy, świetny system rozwoju postaci i unikalne klasy, które pobudzały wyobraźnię do granic możliwości. Nigdy nie byłeś pewien, z kim walczysz na arenie PvP, bo ilość przeróżnych buildów każdej klasy była zatrważająco duża i nie było sposobu spamiętać ich wszystkich. No i to PvP. Tam się tyle działo, że każda kolejna partyjka na arenie była zupełnie innym przeżyciem, a gracz cierpiał na syndrom jeszcze jednej arenki. A kolejne godziny leciały i leciały. Nie można oczywiście zapomnieć o tytułowych wojnach gildii, gdzie sprawna współpraca była jedyną drogą do sukcesu, ale biorąc pod uwagę elastyczność i zróżnicowanie buildów, to tenże sukces można było osiągnąć na wiele, wiele sposobów. Na koniec wspomnę o kampanii i budowie własnej drużyny herosów. Ciekawa fabuła, interesujące misje, które potrafiły być dość wymagającym wyzwaniem, a do tego możliwość zdobycia przyzwoicie wyglądającego ekwipunku. Od pewnego czasu mam w planie wrócić do Guild Wars 1 i mam nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w tym roku, choć Shadowlands już na horyzoncie i póki co World of Warcraft skradł moje serce. W Royal Quest dane mi było zagrać tuż po samej premierze. A dlaczego to zrobiłem? Ano dlatego, że to miał być duchowy spadkobierca Ragnarok Online, tak jak kiedyś Tree of Savior, i wszelkie inspiracje były widoczne na pierwszy rzut oka. Mangowa stylistyka, panie opiekunki, które oferowały dostęp do magazynu oraz teleportów, a także karty, które można było włożyć do ekwipunku. Do Royal Questa wróciłem specjalnie na potrzeby tego filmiku. Stworzyłem postać łotrzyka, wbiłem do gry i poczułem charakterystyczny zapach niemalże martwego MMORPG-a, w którego pogrywają tylko najbardziej zagorzali fani. Którzy w dodatku muszą nieźle zarabiać, bo na każdym kroku gra za realną kasę próbowała mi wcisnąć przeróżnego rodzaju ułatwiacze. Wszystko to brzmi mało zachęcająco, ale sam system walki i umiejętności dostarczają sporo frajdy, a i gdy ogląda się kompilacje z walk PvP, to również wygląda to na bardzo dobrą zabawę. Wnioskuję, że trzeba tej grze dać po prostu szansę i spędzić w niej nieco więcej czasu niż ja to zrobiłem.
Warframe to przykład darmowego MMORPGa, który miażdży konkurencję. Zaczynał od dość klasycznej instancjonówki opartej na akcji, a skończył jako pełnoprawny MMO z otwartym światem i mnóstwem kontentu. Problem jest tylko taki, że nie każdy uznaje ten kontent za warty ogrania i spora część ludzi odczuwa znużenie po odblokowaniu pierwszej endgame'owej broni. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tytułem okazuje się, że ilość przedmiotów do zdobycia, crafting i mastery level mogą zająć setki albo i tysiące godzin. Nie można zapomnieć także o walkach PvP, do których system walki Warframe został wręcz stworzony i przywodzi mi na myśl starą, dobrą sieciówkę zwaną Guns the Duel. Powiem słowo więcej, bo te godziny naprawdę potrafią szybko upłynąć, bo akcja w Warframe jest tak wartka, że ciężko się zorientować, kiedy po dobrej przygodzie ocieramy pot z czoła, a słońce za oknem zdążyło pokonać sporą drogę po nieboskłonie. W każdym razie za darmo na pewno warto spróbować i sprawdzić samemu, czy to jest jeden z tych tytułów, który zabierze nam najbliższe miesiące życia. Mówiłem, że nie będzie tutaj topki MMORPG? Cóż, trochę skłamałem. World of Warcraft to jedno z najlepszych MMORPG, w jakie dane było mi zagrać. Głównie ze względu na ogromny świat Azeroth, mnóstwo interesujących mechanik, unikalne klasy i ich specjalizacje, świetną fabułę, epickie rajdy, nieźle zbalansowane PvP, które dostarcza mnóstwo frajdy. No, trochę tego jest. W WoWa gram od wanili, więc chyba nie do końca obiektywnie patrzę na ten tytuł, ale każdemu polecam chociażby spróbować dojść do endgame'u i sprawdzić, czy to nie jest MMORPG, którego szukali przez wiele, wiele lat. Zresztą sam etap levelowania nowej postaci jest również jednym z najlepszych w grach MMO, ale to nic dziwnego, bo gra z tak bogatym lore właściwie na każdym zakątku świata ma sporo do zaoferowania. Jak to się stało, że jest po polsku? Ano, World of Warcraft po polsku to projekt, w którym polska społeczność wspólnymi siłami tłumaczy legendę MMORPG na nasz rodzimy język. Tłumaczenia powstały dla wszystkich wersji World of Warcraft, nawet dla klasika, ale projekt jest wciąż w fazie rozwoju i możecie dołożyć do niego swoją cegiełkę. I link do strony projektu zamieszczam w opisie. Tutaj coś dla preferujących rozgrywkę w grupie. Chwilę po premierze było mi dane zagrać w sporej gildii, emocje towarzyszące wypadom na nieprzyjazne tereny pełne player killerów. No, to było to. Gra bardzo rozbudowana, w której droga naszego bohatera nie jest przesądzona, lecz to od nas zależy, czy chcemy zostać wytrzymałym tankiem, sławnym na cały Albion kowalem, czy też skromnym farmerem hodującym zwierzęta na piękne wierzchowce. System rozwoju został zaprojektowany w taki sposób, że bycie mistrzem w każdej dziedzinie może być zbyt czasochłonne. I tutaj przyda nam się odpowiednia ekipa, która będzie się uzupełniała pod względem umiejętności. Przykład z Albion Online zaczerpnął także jeden z ambitniejszych MMORPGów, na którego czekam, czyli Ashes of Creation, ale to już jest inna para kaloszy. Warto pamiętać także, że w Albion Online można pograć nawet na Androidzie, a co za tym idzie, nasze pola uprawne i zwierzęta będą zawsze zadbane, bo będziemy mogli się nimi zająć w dowolnym momencie. Tutaj moje serce ściska żal, że Albion Online nie jest dostępny na Nintendo Switch, bo wydaje mi się to całkiem niezłym pomysłem. Na koniec wspomnę jeszcze raz o PvP, które jest dość hardkorowe i samotna podróż na nieprzyjazne tereny może skończyć się utratą całego ekwipunku. Ba, nawet zwykły transport towarów z jednego miasta do drugiego może być przygodą na miarę najlepszych MMORPG. MMORPG dla fanów Skyrima, Obliviona i Morrowinda. Nieco drętwa walka, ale sporo rozbudowanych mechanik, jak choćby crafting, PvP czy housing. Do tego przepiękny świat, dla którego można w ESO tylko podróżować i czerpać ogromną frajdę z rozgrywki. Twórcy starali się tu przemycić syndrom eksploracji jeszcze jednej jaskini, który tak bardzo przyciągał do Skyrima i działał wręcz uzależniająco. Do tego dość interesujące questy, które sprawiają jednak wrażenie, że gra kładzie nacisk na rozgrywkę solo. Nie do końca przypadł mi do gustu także system skalowania, który sprawia, że nie czuć progresu postaci, a stwory cały czas dysponują podobną siłą. Jeśli jednak PvE was zniechęci, to do akcji wkracza PvP i battlegroundy, wojny, sojuszy, kampanie, a wszystko okraszone różnorodnością buildów naszych postaci. Jak można spolszczyć Elder Scrolls Online? Spolszczenie do pobrania jest w linku, który zamieszczę w opisie filmu i projekt działa podobnie jak ten z World of Warcraft. Jest to oczywiście dużo mniejsza skala wynikająca z tego, że ESO nie jest aż tak popularne jak WoW, możecie jednak wspomóc grupę skrybów Tamriel i dorzucić swoje 3 korony do lokalizacji tego przyzwoitego MMORPGa.
Gra, która skradła wielu fanów Lineage'a 2. Stało się tak głównie ze względu na nacisk na PvP i dostępność walk z innymi na Battlegroundach, otwartym świecie oraz na arenach. Śmiem twierdzić, że popularność kompilacji z walk gracz kontra gracz w Ionie była swego czasu tak duża, że mało który fan PvP przeszedł obok tej gry zupełnie obojętnie. Do tego należy dorzucić całkiem przyjemny grind, interesujący system enchantu EQ i bardzo przyzwoicie zrealizowane latanie, które przez długi czas wyróżniało Iona na tle innych MMORPG. Polska wersja Iona nie do końca wygląda fachowo pod względem tłumaczenia tekstu, który potrafi nie mieścić się w okienkach lub dziwacznie dzielić zdania, ale już sam dubbing nadaje klimatu gierce i lektor wsłuchało mi się bardzo dobrze. Niestety Ion na serwerach oficjalnych ma czas świetności dawno za sobą i podzielił los wszystkim znanego Lineage'a 2. To znaczy konieczne jest granie na serwerach prywatnych. Obiło mi się o uszy kilka interesujących propozycji, więc w przyszłości postaram się dać znać, gdzie warto zagrać, a i niedawno pojawiły się plotki o rzekomej wersji Classic, która być może przeniesie nas do dawnych lat świetności Iona. Jeśli kilkanaście lat temu miałbym wymienić najpopularniejsze MMORPG w Polsce, to musiałbym być niepoważny, żeby nie wymienić właśnie Metina 2. Po piętach deptał mu Lineage 2, ale to właśnie polska wersja językowa Metina 2 przesądziła o jego ostatecznym triumfie. Metin 2 to grindownik oferujący skromny wybór klas, dość drętwe animacje, podstarzałą grafikę, no i ogromnej ilości nostalgii, która pozwala się przez to wszystko przebić. Niestety serwery oficjalne już dawno czasy świetności mają za sobą, a gracze zmuszeni są do migrowania z serwera na serwer w poszukiwaniu szczątek klimatu dawnych lat. Jeśli jednak nie jesteście jednymi z tych ambitnych graczy, którzy muszą znaleźć się w topce serwera, to prawdopodobnie wystarczy wam wersja steamowa. Kilka wilków na początek, nostalgiczna muzyka i kowal, który nawet po kilkunastu latach dalej nie zna się na ulepszaniu, powinny wam przypomnieć, za co tę grę kochaliście i nienawidziliście jednocześnie. Taktyczna strzelanka, czyli raczej coś niespotykanego w gatunku gier MMORPG. Pierwsza część była delikatnym przetarciem szlaków, a w drugiej udało się poprawić większość tego, co irytowało w poprzedniczce i obecnie jest to bardzo solidny i właściwie jedyny wybór spośród popularniejszych taktycznych MMORPG-ów. The Division 2 prezentuje bardzo przyjemną grafikę z świetnym feelingiem strzelania, a do tego bardzo dobrze można bawić nawet w grze solo. AI przeciwników jest sprytne i w połączeniu z terenem, który oferuje mnóstwo osłon i prowokuje do stosowania przeróżnych taktyk, daje to bardzo przyjemną i efektowną mieszankę. Gierka oczywiście cierpi także na przeróżne bolączki, na przykład weźmy Dark Zone, które zostały zaprojektowane w taki sposób, że akcja jest zbyt rozwleczona, a sam tryb bardziej jest symulatorem chodzenia i ciągłej eksploracji, aniżeli wartkiej i efektownej akcji. Ostatecznie The Division 2 można zgarnąć na promocji w całkiem przystępnych pieniądzach, więc warto samemu przetestować i przekonać się, czy dzieło Ubisoftu będzie naszą perełką wśród gier MMORPG. Zapraszam na moją stronę altermmo.pl. Zgodnych uwagi gier w naszym rodzimym języku to tyle. Więcej nie pamiętam lub nie poznałem, a to raczej oznacza, że nie były wystarczająco dobre. Jeśli jednak nic z obecnych gier nie przypadło Ci do gustu, to pamiętaj, że napisałem też wpis z intrygującymi MMORPG-ami na lata 2020 oraz 2021. Jeśli coś Ci się nie podobało w tym filmiku, to zostaw komentarz, zostaw też łapkę, będę wdzięczny i do następnego. Dzięki. Psst, kierowniku. Wbij na Discorda.